Cześć, tu Przemek z Dertusz. W dzisiejszym odcinku pod lupę bierzemy do testowania mini drukarkę od Nimbota. Tym razem będzie to model B21. Jeżeli jesteście ciekawi, co możemy wydrukować za pośrednictwem tego małego urządzenia, to sprawdźcie ten odcinek. Zapraszam do oglądania. W mini drukarce Nimbot możemy zastosować etykiety o minimalnej szerokości 1,5 cm i maksymalnej szerokości do 5 cm. Aby połączyć się z naszą mini drukarką, najpierw musimy ją włączyć przyciskiem znajdującym się z brzegu, bardziej z przodu drukarki. Jak możemy zauważyć, dioda świeci na niebiesko, czyli czeka na zesparowanie z naszym telefonem. Włączamy wcześniej pobraną aplikację Nimbot. Zesparować się z drukarką możemy na dwa sposoby. Poprzez opcję znajdującą się na górze, czyli drukarka nie jest podłączona, możemy tutaj podłączyć. Ewentualnie wybieramy w prawym górnym rogu ikonkę, gdzie jest napisane niepodłączony. Znajduje nam drukarkę, która jest włączona. Wybieramy ją. Usłyszeliśmy charakterystyczne piknięcie, mówiące nam to, że drukarka jest zesparowana z naszym telefonem. Dzisiaj do próbnych testów użyjemy jakiegoś przykładowego, gotowego szablonu. Jak widzimy, są również szablony VIP-owskie, które po prostu trzeba wykupić. My skorzystamy z darmowego szablonu. Możemy każdy element tego szablonu edytować. Więc my zedytujemy to następująco. Poszerzymy, żeby nam pasowało. Możemy dowolnie umieszczać nasze okno, nasz tekst. Widzimy, trochę nam się rozjechało, ale dla przykładu zostawmy po prostu tak. Zmienimy jeszcze tę ikonkę. Na coś bardziej związanego z drukarką. Wybierzmy sobie taką drukareczkę. Jak widzimy, została ona już zmieniona. Po wpisaniu kodu kreskowego możemy sobie zmieniać różne cyfry, tak, odpowiednio naszego produktu. Zmienia się wtedy też ten kod kreskowy. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało na przykładowym wydruku. Tak się prezentuje nasz jeden przykładowy testowy wydruk. Teraz przejdźmy do innego szablonu. Klikamy na nowy projekt. Usuwamy tekstowe pole. Dodajmy przykładowo dzisiaj kod QR. Trochę go powiększymy. I sprawdźmy, czy będzie nam działało wejście na naszą stronę internetową, czyli www.dertusz.pl. Żeby nie było tak pusto, dodajmy jeszcze nasze logo. Zaznaczamy nasze logo, zatwierdzamy. Zmniejszamy i zmieniamy styl, tak jak w poprzednim odcinku dotyczącym innej wersji Nimbota. Zaznaczamy takie wypełnienie i drukujemy. Kod QR z naszym logiem został wydrukowany. Teraz sprawdźmy, czy wydrukowany kod QR faktycznie przeniesie nas na naszą stronę internetową. Możemy to zrobić jakimkolwiek czytnikiem kodów QR. Sprawdźmy, czy nam odpowiednio to zeskanuje.
coś nam znalazło, coś się ładuje. I faktycznie przenosi nas na stronę naszego sklepu internetowego. Wróćmy do naszej aplikacji. Zapisujemy. Również możemy skorzystać z gotowych obramowań. Tak. Są wszelkiego rodzaju obrazki. Sprawdźmy, jak będzie wyglądało to z takim dziwnym kotkiem. Możemy go powiększyć, rozciągnąć, pomniejszyć. Zostawmy to mniej więcej w oryginalnym rozmiarze. Możemy tam dodać również pole tekstowe, znajdujące się na przykład w środku naszego obramowania. Przenieśmy na środek. Może trochę powiększymy. I sprawdźmy, czy również tutaj zmieści się kod QR. Jak odpowiednio to ustawimy, to również się zmieści. Zobaczmy. Jak będzie to wyglądało na tym wydruku. I przetestujmy również tym razem, czy ten kod QR faktycznie dobrze się zeskanuje i przyniesie nas na, również na naszą stronę internetową, jak w przypadku poprzednim. Udało się, przeniosło, także możemy dowolnie tworzyć kody QR przenoszące nas na dowolnie wybrane przez nas miejsce. Aplikacja jest naprawdę intuicyjna, jest jeszcze tutaj wiele różnych opcji, którymi możemy się bawić, możemy testować. Jeżeli chcecie, abyśmy przetestowali jakąś konkretną opcję, zostawcie to w komentarzu. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!